Siemano ludziska, z tej strony Sprytny, a to jest kolejny odcinek czego? United Eleven na moim kanale, czyli Ultimate Team na przeglądarkę, można to tak nazwać, a czemu by nie? Przecież jest to gra, w której otwieracie paczki, trafiacie zawodników, a następnie możecie stworzyć sobie z nich skład. Mój wygląda obecnie w następujący sposób, żeby nie było wątpliwości, jak to prezentuje się przed otwieraniem paczek i po treningu, który mam nadzieję za moment będę mógł przeprowadzić do wydania 400 tysięcy monet. Pisaliście mi, że lepiej kupować paczki, gdy ma się tych monet malutko, bo wtedy większa szansa na trafienie kogoś ciekawego, tak wy przynajmniej macie. No zobaczę, być może również będę stosował ten oto sposób, ale wtedy myślę, że pack openingów nagrywać nie będę. No i zresztą chyba seria z United Eleven pomału dobiega końca, no bo nic ciekawego już wam tutaj pokazać nie mogę. Byłem w każdej z lig, jeśli chodzi o obecną, no to już wam pokazuję, jak to wygląda. Jestem na trzeciej pozycji, tracę no dosyć sporo punktów, bo niektóre mecze przegrywam przez to, że po prostu nie mam mnie w domu. Jestem na przykład w pracy, a jakiś mój zawodnik z podstawowej jedenastki wylatuje i w jego miejsce wchodzi junior. To jest głupie, że zamiast kogoś z ławki rezerwowej wziąć w miejsce zawodnika, który wypada za kontuzję, czy chociaż kontuzję, czy są tu kontuzje, bardzo rzadko chyba, za kartki najczęściej się wypada ze składu, no to powinien ktoś z ławki rezerwowych w jego miejsce wejścia tam junior ewentualnie na ławkę rezerwowych, a nie odwrotnie. No to jest strasznie irytujące i głupie. A jeśli chodzi właśnie o podstawę, no to jestem w lidze zawodowej, byłem również w Ekstraklasie, także w grze tej już przeszedłem przez wszystkie etapy rozgrywki. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania, otwieramy paczuszki, licząc na jak największą ilość dobrych zawodników, przede wszystkim złotych, a jeśli już ci złoci się trafią, to byłoby idealnie, gdyby oni byli z Ligi Włoskiej. Wróć z Ligi Hiszpańskiej, no i co to w ogóle za nazwisko było piłkarza, nie mam pojęcia, ale uwaga, 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 mamy w końcu kogoś złotego. Kto to będzie? Oby to był Isco. No nie będzie to Isco, jest to zawodnik na żywo. Fachmann, niemiecki goalkeeper z Schalke Gelsenkirchen. No, czy on się nam do czegoś przyda? Od razu wam odpowiem, że nie. No ale jest to ktoś ciekawy, po ostatnich pack openingach narzekałem, że żaden nawet złotego zawodnika nie trafiłem, także teraz no w pewnym stopniu nam się to zwróciło, bowiem go trafiliśmy. Vargas, który przeszedł do BPL, ciekawe przejście tego gracza. Mamy i Turre, no może znajdzie się miejsce dla niego w podstawowej jedenastce, czemu by nie, chociaż tam Suarez obecnie spisuje się naprawdę genialnie, nie mogę narzekać na postawę tego zawodnika w moich meczach. No i co? Lecimy dalej, za nami bardzo, właściwie przed nami bardzo duża ilość paczek, także być może jeszcze ktoś złociutki albo czarniutki nam się trafi. Jak widzicie, już druga czarna karta przebiegła nam koło nosa, także coś się święci, coś się kroi, zobaczymy co z tego będzie. Moreno, zawodnik Liverpoolu, i tak sobie lecimy. Mkhitaryan, Bundesliga się kłania, pozdrawiamy. Dzisiaj Borussia Dortmund gra z Hanowerem, ciekawe czy w podstawowej jedenastce wystąpi Artur Sobiech, no nawet nie wiem czy on jest kontuzjowany. O, Grzesiu Krychowiak, Polak, który no obecnie jest jednym z najlepszych zawodników Sevilla, tak według kibiców takie uznanie zdobył ten oto gracz, no i również według dziennikarzy hiszpańskiej prasy. No, oby ta forma przekładała się również na postawę na meczach do eliminacji we Francji, tam się odbędą Mistrzostwa Europy, byłoby naprawdę ciekawie. Baptistao, Arek Milik, kolejny zawodnik z Polski, no proszę, wysyp Polaków. Co ciekawe, no właśnie, tutaj byśmy mogli zrobić Polish Power, ale trafienie Polaków w tej grze jest naprawdę masakrycznie trudne. Ja mam do tej pory Tytonia, Krychowiaka i Mile, a wydałem już na paczki grubo, myślę, że więcej jak 5 milionów, także sami widzicie, Polaków ciężko dostać. Może jeszcze jakiś się przewinął, nie wiem, może jakiś z moich widzów pamięta taką sytuację. Oj, Diego Costa tam również był jako złoty zawodnik. Coś mi się wydaje, że już więcej złotych ani czarnych zawodników dzisiaj sobie nie trafimy, no ale ważne, że chociaż ten jeden tak na osłodę w ogóle nam niepotrzebny, ale jest i niech sobie będzie.
A jak wam idzie w United Eleven? Czy nadal w to gracie, czy gra się wam znudziła? W jakiej jesteście lidze? Jakiej ligi skład macie? Kogo ciekawego w tym składzie macie? Czy macie kogoś na najwyższym lewerze, czyli 10 albo 8, w zależności od tego, jaką kartę macie? Ja się zagalopowałem, skończyły mi się monety, także dziękuję wam za obejrzenie Paga Openingu i zapraszam za chwilutkę, krótką, taką malutką chwilunię, no bo pokażę wam, czy udało mi się kogoś zupgrade'ować z graczy, których trafiłem, bo przeznaczę ich na trening. Okej, tak obecnie prezentuje się mój zespół, nic się w nim nie zmieniło kompletnie, oprócz tego, że poprawiłem formę i kondycję moich zawodników. No cóż, nie było nam dane zwiększyć poziomu umiejętności moich zawodników, wszystkich, których trafiłem, przeznaczyłem na trening. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek z United Eleven. Jeśli nie chcecie, aby seria z tej gry się zakończyła, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!